Cześć kochani, witajcie. Chcę wam powiedzieć, że Krzysztof Brejza to jest naprawdę odważny człowiek. I mówiąc odwaga, nie mam na myśli odwagi głoszenia poglądów, czy nawet takiej prostej odwagi cywilnej, którą już dziś od jakiegoś czasu muszą się wykazywać ludzie, którzy mówią jak jest i mówią prawdę. Mam na myśli taką prawdziwą odwagę. Odwagę głoszenia prawdy, mimo że tobie lub twojej rodzinie, twoim dzieciom, bo Krzysztof Brejza ma rodzinę, może grozić realne niebezpieczeństwo. Bo jeżeli jest tak, jak od jakiegoś czasu wiele osób, w tym ja, zastanawia się jak jest, czyli że Polska jest mocno zinwigilowana przez rosyjskie służby, i toczy się tu wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję. Polska jest jej elementem, ma skłócić ze sobą kraje Unii Europejskiej i ma rozbijać Unię od wewnątrz. To Krzysztof Brejza, podejmując akcje takie jak podejmuje, czyli na przykład ujawniając opinii publicznej, że ponad 1 000 000 ton węgla trafiło do Polski z Rosji i że transport odbywał się małymi jednostkami pływającymi z obwodu leningradzkiego i że realizowali go rosyjscy marynarze, to ujawniając to, Krzysztof Brejza naraża się na prawdziwe niebezpieczeństwo. Taka informacja to jest informacja bardzo niebezpieczna, bo jeżeli okaże się prawdziwa, to Polska narusza w ten sposób embargo na rosyjskie produkty, na kupowanie energii od Rosji, nałożone przez Unię Europejską, narusza sankcje. Polska wyłamuje się z solidarności europejskiej, stawia się poza nawiasem Unii Europejskiej. To już jest któryś krok, który stawia Polskę poza nawiasem Unii Europejskiej. Bardzo wielu ludziom, może się w tym Rosjanom, może się nie podobać ujawnienie tego, ponieważ prorosyjska działalność polskiego rządu, rządu PiS, odbywa się w ten sposób, że jest prowadzona pod płaszczykiem antyrosyjskiej retoryki. Każda działalność wroga Polsce, tak się zresztą właśnie odbywa, ponieważ to jest skuteczne. Już kiedyś o tym mówiliśmy. Jeżeli jesteście prorosyjscy i chcecie odłączyć Polskę od Unii Europejskiej, no to działacie pod płaszczykiem antyrosyjskości, a pod spodem tak, żeby nikt nie mógł się do was przyczepić, żeby nikt w sferze werbalnej, w programie telewizyjnym nie mógł was zaatakować. No bo jak was zaatakuje, to wy wtedy mówicie, no przecież my jesteśmy bardzo antyrosyjscy, ale tak naprawdę jesteście prorosyjscy. A pod spodem robicie swoje. I mam wrażenie bardzo mocne, i nie tylko ja, bo i Grzegorz Rzeczkowski, i Tomek Piątek, i Malwina Dziedzic, i paru jeszcze innych dziennikarzy, że tak właśnie się dzieje, to tutaj Krzysztof Brejza jest w niebezpieczeństwie. I wszystkie zresztą osoby, które takie rzeczy ujawniają, więc chylę czoła przed odwagą Krzysztofa Brejzy, którego rodzinę spotkało wiele przykrych rzeczy, który był inwigilowany Pegasusem, którego bardzo nieciekawy los może spotkać po wyborach, jak wygra PiS, i który mimo wszystko robi to, co robi. Jest Michał Szczerba, jest oczywiście wielu innych posłów, jest Donald Tusk, Koalicji Obywatelskiej, którzy robią to, co robią, mówią to, co mówią, są bardzo odważni. No ale Krzysztof Brejza naprawdę jest jednym z najodważniejszych. Dobrze by było porozmawiać o tym, gdyby normalna debata publiczna w Polsce była możliwa, dlaczego Polska robi takie rzeczy. Dlaczego Polska kupuje węgiel od Rosji, wiedząc, że robi coś złego, przemyca go, no nie Polska, przepraszam, sama wpadłam w retorykę PiSu. Polski rząd, rząd PiS to nie Polska. Dlaczego rząd PiS pod osłoną nocy przemyca ponad 1 000 000 ton węgla do Polski? Oczywiście narracja rządu jest taka, że to z Kazachstanu, ale to nieważne. Kazachstan jest też kontrolowany przez Rosję, to nieważne. Ważne, że to jest rosyjski węgiel, poza tym oczywiście tłumaczeniom władzy nie wierzę, bo władza kłamie na każdym kroku. I to działa w ten sposób, że jeżeli ktoś ciągle kłamie, a tak jest z rządem i z politykami PiSu, to po prostu kłamie. I nawet jeśli kiedykolwiek, a tak sądzę nie było w tym akurat momencie, się zdarzy, że wśród miliona kłamstw gdzieś tam, bo jest im to na rękę, bo mają w tym interes, powiedzą prawdę, no to i tak nieważne, bo kłamią. Więc wierzę Krzysztofowi Brejzie,
Rzecz jest do sprawdzenia. Oczywiście w normalnych warunkach była to by sprawa dla Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich, no ale nie tutaj, bo ta komisja powstała po to, żeby dopaść Donalda Tuska, który akurat jest bardzo prozachodnim i kompletnie antyrosyjskim. Mówię, odkąd wybuchła wojna, bo wcześniej można było próbować i nawet trzeba było próbować mieć normalne stosunki z Rosją, jaka by nie była w swoim własnym interesie, no ale w tej chwili już nie. W tej chwili z polityków polskich i europejskich politycy PiS-u są najbardziej prorosyjscy. Teraz oczywiście psują, o czym mówiłam w poprzednim filmie, kontakty z Ukrainą, które dawały nam wyjście na świat, które dawały nam mocną pozycję w dyplomacji, w polityce międzynarodowej. PiS już to zepsuł. Wpuszczanie do Polski statków z portów putinowskich z putinowskimi towarami to zdrada stanu, tak uważam. W tej chwili naszą racją stanu jest trzymanie się Unii Europejskiej i NATO. Zresztą w ostatnich dniach odnotowałam szereg wypowiedzi również od Jarosława Kaczyńskiego, ale też prawicowych polityków, takich akolitów, którzy robią zapasy transmisyjne i przemycają różne tezy opinii publicznej. Kilka wypowiedzi zniechęcających Polskę do członkowstwa z NATO, między innymi, a co nam dało to członkowstwo z NATO, a teraz ta sytuacja pokazuje, że nie wzmocniło naszego bezpieczeństwa. W mojej opinii Polska jest przygotowywana przez Kaczyńskiego i polityków PiS-u do wyjścia z Unii Europejskiej i NATO. No w Unii Europejskiej to już wisimy na włosku. Wiemy, że Niemcy wprowadziły kontrole czasowe na granicy z Polską i Czechami. Wiemy, że premier Mateusz Morawiecki nie wytrzymał i zrobił sobie wroga ze Słowacji, również wprowadzając tam kontrolę. Wiemy, że retoryka dotycząca afery migracyjnej, gdzie świadomie narażono nas w strefie Schengen, gdzie strefa Schengen opiera się na zaufaniu i współpracy. Wszystkie kraje, które otwierają granice, ufają sobie, że będą szanować te granice, że no na przykład nie będą pomagać w przemycie niebezpiecznych przestępców, który jest ułatwiony przez otwarte granice. Otwarte granice mają wiele plusów, no mają te kilka minusów, że trzeba być odpowiedzialnym. Rząd PiS się tak nie zachowuje, naraża naszą obecność w strefie Schengen. Moim zdaniem, jak wygra PiS wybory, jeśli wygra PiS wybory, to dopiero bardzo szybko, obstawiam, że w ciągu 3-4 miesięcy dowiemy się o prawdziwym obliczu PiS-u. Nam, sceptykom, wydaje się, że znamy już to straszne, prawdziwe, autorytarne, dyktatorskie oblicze PiS-u, ale zapewniam, że dowiemy się po wyborach bardzo szybko, jak będziemy jeszcze bardziej osamotnieni, choć w sumie jeszcze bardziej nie możemy być, dlatego że my nie mamy już teraz przyjaciół. Zobaczcie, kto jest naszym przyjacielem? Wymieńcie jeden kraj, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, z naszych sąsiadów. Wymieńcie jeden kraj, z którym mamy dobre stosunki. Nawet z Amerykanami nie bardzo, przez to, że atakujemy wolne media. PiS atakuje wolne media. My w sensie Polska. Stajemy się pariasem nie tylko Europy, ale i świata. Świat pędzi do przodu, a my zostajemy, jesteśmy odstawieni na boczny tor. Ja już nawet pomijam politykę, ale oczywiście utwardzenie tutaj dyktatury sprawi, że świat w ogóle nam odjedzie, bo świat technologicznie bardzo pędzi do przodu. Są odkrycia, są technologie, tworzy się nowy ład światowy na naszych oczach. Nam te wszystkie perony odjadą i zostaniemy tu jak za króla świeczka. Zawsze jak mam kręcić vloga i mam rozmawiać z wami, to się uśmiecham, bo zazwyczaj chcę pomówić o jednym temacie. Tak jak teraz, tak naprawdę od kilku dni, chciałam nagrać film dotyczący zielonej granicy Agnieszki Holland i tego, co się dzieje wokół filmu. Ale oczywiście w międzyczasie pojawia się tyle tematów, bo rządy PiS to jest zarządzanie poprzez nienawiść i chaos. W związku z tym właściwie sami wiecie, że nie można rozpocząć dnia, otworzyć Twittera, otworzyć mediów, żeby nie było jakiejś afery. A czasami to jest, nie wiem, 3-4 afery dziennie. Afery tej wagi, że normalnie jedna taka afera była przeżywana, trawestowana przez tydzień czy dwa, żeby w ogóle można było przejść do następnych rzeczy, a w tej chwili takich afer jest 4 dziennie. Moim zdaniem to jest świadome zarządzanie przez chaos
i świadome wywoływanie lęku, bo zalęknionymi ludźmi, lęk to jest bardzo silna emocja, zalęknionymi, bojącymi się ludźmi łatwiej się rządzi, zwłaszcza przed wyborami. Zanim przejdę do zielonej granicy, skoro Mateusz Morawiecki mówi nie kupujcie zapasów paliwa, tak, kupujcie zapasy paliwa. Czytajcie to, co mówi Morawiecki odwrotnie, bo rząd PiS, Orlen, zrobił to samo, co Węgry przed wyborami, co Orban przed wyborami. Sztucznie obniżył cenę paliwa po to, żeby wygrać wybory. Oczywiście, ponieważ takie rzeczy w gospodarce nie pozostają bez konsekwencji, zaraz po wyborach cena paliwa bardzo mocno podskoczyła i rozpoczął się na Węgrzech bardzo głęboki kryzys gospodarczy. I tutaj będzie tak samo. Obstawiam, że zaraz po wyborach cena paliwa skoczy minimum 30%, może więcej, co rozpocznie kryzys gospodarczy. On oczywiście już jest pełzający, ale pogłębi się. Więc tak, kupujcie paliwo na zapas. Zresztą są sygnały, że w pierwszych już stacjach benzynowych w Polsce pojawiają się takie informacje, że nie tankuj więcej niż potrzebujesz, bo cierpimy na braki paliwa. Paliwo w niskiej cenie, czy ona i tak powinna być niższa, zważywszy na ceny ropy, ale to już jest na inny felieton, to jest płynne złoto przedwyborcze dla PiS. Inna sprawa, że zaniżanie cen paliwa to jest działanie na szkodę spółki, jaką jest Orlen, i to jest karalne. Na to są przepisy w kodeksie. I gdyby wybory wygrała opozycja, to trzeba by było Obajtka za to osądzić i ukarać zgodnie z prawem. Bo to jest działanie na szkodę spółki. Spółka nie zarabia po to, żeby wesprzeć politycznie partię polityczną przed wyborami, żeby wesprzeć PiS. To jest klasyczne kodeksowe działanie na szkodę spółki. W biznesie za to się idzie do więzienia nawet. Nie mówiąc o tym, że Komisja Europejska uważa i dała temu wyraz, że to zaniżanie cen jest działaniem niesolidarnym, jest działaniem nieuczciwym rynkowo i wszczęła dochodzenie i może będą kary. Okej. Takie rzeczy się dzieją, podczas kiedy chcę porozmawiać o zielonej granicy. O nich też trzeba powiedzieć. Ja wiem, że jest ta rozbieżność, te dwa światy, że tutaj sobie siedzimy, pijemy kawę, robimy obiad, siedzimy na ogródkach, bo mamy bardzo piękną jesień i jest takie wrażenie, że w naszym życiu nic się nie zmienia i nie za bardzo chce się uwierzyć w te czarne scenariusze, ale tak się dzieje w tej chwili w Polsce i zwracam Wam uwagę na to, że oczywiście w pewnym momencie w demokracji zgaśnie światło i wtedy wszyscy to odczują, ale wtedy to już nie trzeba będzie mądrych, żeby to odczuć. Zanim zgaśnie światło, do czego zmierzamy, są znaki i jest gotowanie żaby, jest szereg bezpieczników demokracji, jest wyłączanych. I to jest taka powolna droga do momentu, w którym zgaśnie światło i my jesteśmy na tej drodze bardzo mocno i o tym wiecie. Bo rozmawiamy tu o tym, nie wiem, już chyba ze 3 lata minimum. Co zepsuli.pl? Znalazłam taką fajną stronę i tam, pamiętacie jak na początku rządów PiSu, to taka dygresja, tylko PiS ciągle mówił, co przez 8 lat Platforma Obywatelska, to ja Wam chcę powiedzieć, że jest strona co zepsuli.pl, gdzie bardzo ładnie podsumowano, co przez 8 lat zepsuł PiS. Zachęcam do zajrzenia na tę stronę. Musicie iść na wybory. Sprawdźcie, gdzie jest Wasza komisja wyborcza, gdzie jest Wasz okręg do głosowania. Pójdźcie i zagłosujcie na największą partię, która jest w stanie wygrać z PiS. To jest bardzo ważne. Inaczej naprawdę zgaśnie światło i to prawdopodobnie szybciej, niż wszyscy się spodziewamy. Sorry, bo ja już zdzieram gardło, ja już czuję, też czasami się uśmiecham do siebie, czując taki pozorny absurd tej sytuacji, że siedzę sobie i zdzieram gardło, mówiąc to samo, ale sceptykom albo tym, którzy mi to wytykają, to chcę tylko powiedzieć, że PiS wygrywa, zdzierając gardło i mówiąc to samo. I na początku ta demokratyczna nasza strona się śmiała z PiSu. Ja pamiętam jeszcze drzewiej 8-10 lat temu, jak nawet niektórzy z moich znajomych mówili, Jezu, oni ciągle mówią to samo, ja już nie mogę tego słuchać, pójdzie się do jakiegoś, włączy się telewizor, a oni ciągle mówią to samo. Kochani, prosto i powtarzać, mówić prosto i powtarzać. To jest recepta od czasów średniowiecznych poprzez Goebbelsa aż do dziś na zwycięstwo.
nie skomplikowane intelektualne wywody trafiające do niewielu, tylko prosto powtarzać, więc ja mówię prosto i powtarzam i będę to robić, aż padnę na zapalenie krtani i wtedy już koniec, ale już wtedy będzie po wyborach, bo mamy, nie wiem ile tam mamy, 18-17 dni, więc już zegar tyka, trzeba głosować. Stracimy tylko, nie tylko miliardy z KPO, ale i miliony z Funduszu Spójności. Wiecie o tym, bo Komisja Europejska bada, czy nam się należą miliony z Funduszu Spójności. O tym też pewnie zrobi oddzielny film. Dobra, na koniec temat, od którego miałam zacząć. Tyle już powiedziano i napisano, na pewno to śledzicie, nie będę się powtarzać. Ograniczę się do mojego autorskiego komentarza. Trzeba oczywiście zobaczyć film Zielona Granica. Nieważne, czy on się będzie komuś podobał, czy nie, nieważne, co o tym sądzą instytucje państwa, bo zdążyliśmy już zapomnieć dzięki rządom PiSu, że wolność słowa polega także na wolności sztuki. Wolność słowa i wolność sztuki polega na tym, że artysta pokazuje świat w taki sposób, jak mu się to podoba. I nieważne, co kto o tym myśli, bo w wolnym świecie można pójść, można nie pójść, można zobaczyć, można nie zobaczyć, można wyrazić aprobatę, można wyrazić dezaprobatę, to nie jest istotne. Ważne, że ten artysta może to zrobić, może wyrazić siebie dziełem sztuki, filmem, obrazem, wierszem, słowem, vlogiem, czymkolwiek. W takim znaczeniu wolności słowa już w Polsce nie ma. Ja sama często używam frazy, że ona padnie, że domknie się po wyborach, ale w takim znaczeniu już jej nie ma. Jeżeli w kinach ministerstwo, rząd chce puszczać przed filmem Agnieszki Holland film propagandowy, mówiący, jak wspaniale pracuje Straż Graniczna, niektórzy właściciele kin odmówili. Teraz przed wyborami uszło im to na sucho, ale po wyborach im już to nie ujdzie na sucho. Będą kary, będzie nękanie, będą kontrole skarbowe, krótko mówiąc, prześladowanie na tle politycznym. No to szapobarze odmówili, ale sam taki pomysł świadczy o tym, że to już jest komunizm. To już nie jest demokracja. To już nie jest ten ustrój, w którym byliśmy 8 lat temu. Po prostu. Prześladowanie Agnieszki Holland, wyzywanie jej od praktycznie Volksdeutschów, odpowiednika Volksdeutscha, czyli od osoby kolaborującej ze zgniłym Zachodem. Sama ta fraza zgniły Zachód jest bolszewicka, stalinowska, jest obrzydliwa, goebbelsowska. Jak sobie weźmiecie taką małą książeczkę NSDAP, program NSDAP z 1936 roku, to sobie ją przeczytajcie i jak słowo Żydzi zastąpicie dowolnym słowem, LGBT, zgnili artyści, zgniła inteligencja, no to sobie poszukajcie podobieństw do tego, co mówią oficjele PiSu z programem NSDAP z 1936 roku. Bardzo zachęcam, bo to jest bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. Agnieszka Holland ma obstawę, bo jest w prawdziwym niebezpieczeństwie. Jest osobą odważną, ale też osobą życiową i ostrożną, która dba o swój dobrostan, co wszystkim Państwu zalecam. Ponieważ stała się obiektem bezprecedensowej nagonki, w telewizji publicznej jest przedstawiana jako wróg Polski, jako zdrajca. Mówienie o przeciwnikach, oponentach, nawet nie przeciwnikach w sumie, nie oponentach, ludziach, którzy mają na jakiś temat swoje zdanie, jest w propagandowej TVP czy w ustach polityków PiS już praktycznie równe z oskarżaniem tych ludzi o zdradę stanu, z odczłowieczaniem ich. Czy wiecie, że Miłosz Kłeczek powiedział ostatnio do gościa w swoim programie z opozycji, jest pan chamem. Krzyczał na gościa, powiedział, jest pan chamem. Ja tylko czekałam, aż go trzaśnie, aż mu da w twarz, aż go uderzy, bo taki był klimat w studiu. Przemoc stała się naszą codziennością. Przemoc to jest sposób, w jaki rozmawiają z nami politycy PiSu. To, że Morawiecki mówi Herr Tusk o Donaldzie Tusku, sugerując tym samym, że jest zdrajcą, że kolaboruje, co to w ogóle za słowo w czasie pokoju, w czasie demokracji, dlaczego oskarżać innego polityka na kolaborację, to w ogóle jest kosmos. Przemoc jest chlebem naszym codziennym. Nieumiejętność dyskusji i oskarżanie ludzi, że są zdrajcami, plucie na nich, odczłowieczanie ich, zachęcanie do agresji. Przypominam, że pobito Borysa Budkę, pobito posłankę Platformy Szarpano. Policja biła już kobiety, biła zatrzymanych. Przemoc wchodzi do naszej codzienności
Jesteśmy do niej tak przyzwyczajani, jesteśmy tak tą żabą gotowaną, jeśli chodzi o przyzwyczajanie się do przemocy, że praktycznie już zaczęliśmy, zauważyłam to, zwracać uwagę tylko na co mocniejsze objawy przemocy. Już jak ktoś kogoś obraża, już jak ktoś do kogoś mówi Herr Tusk, już jak ktoś kogoś poszarpie, czy złapie, czy zostawi siniaka, wyzwie od chamów, to my już przestaliśmy zwracać na to uwagę, więc ja w jednym z ostatnich zdań tego felietonu przypomnę. Wyzywanie jest przemocą, obrażanie jest przemocą, poniżanie jest przemocą, sugerowanie bycia szują, bycia zdrajcą, odczłowieczanie, być jakimś pasożytem, być jakimś nieprawdziwym Polakiem dlatego, że ma się inne zdanie, jest przemocą. Zakrzykiwanie jest przemocą, uciszanie jest przemocą, gaslighting, czyli robienie z kogoś wariata, udawanie, że się nie zrozumiało, co powiedział, jest przemocą. I my z tą przemocą na poziomie werbalnym, ale już coraz częściej fizycznym, mamy do czynienia na co dzień. Po wyborach, jak PiS wywali wszystkich sędziów, bo pod pretekstem reformy, po prostu wywali, jestem pewna, że zwolni z dnia na dzień wszystkich sędziów i nie będzie już takich widoków, wyroków, jak teraz bywają, że ktoś tam jeszcze przegra w sądzie z PiS. Po wyborach już takich wyroków nie będzie, znaczy wygra z PiS. Po wyborach wszyscy będą przegrywać z PiS. Po wyborach ta przemoc, która teraz jest w debacie, teraz tam jeszcze jak jest fizyczna jakaś szarpanina, coś, to ta pisowska policja udaje czasami, bo czasami nie udaje, jak ostatnio gość w BMW jadący 200 ponad 50 na godzinę, który ma rodzinę w drogówce, to praktycznie gdyby nie gapiowie, którzy nagrali to, jak zabił rodzinę, to by nie został ukarany, bo ma rodzinę w drogówce, więc ta policja już też pracuje jak chce. Ale po wyborach to będzie już jawne. Będziecie się musieli przyzwyczaić do tego, że przemoc będzie codzienna, jawna, stosowana wobec was, nie piśniecie. I to nie będzie już dotyczyło, tak jak w tej chwili, nas, dziennikarzy, sędziów. Nie, to będzie też was dotyczyło. Nie napiszecie już sobie bezkarnie czegoś na Twitterze, na Facebooku, zobaczycie. Zresztą wy, moi słuchacze, oglądacze, o tym wiecie. Na końcu tradycyjnie dziękuję patronom i matronkom, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie moją pracę na Patronite, skoro czujecie, że ona wspiera was i że mówię rzeczy, których chcecie słuchać. Dziękuję, że wspieracie też moją pracę na YouTubie, że komentujecie, subskrybujecie, udostępniacie, co pozwala dotrzeć mi z treściami do większej liczby osób. I w ogóle dziękuję, że jesteście, bo mamy niesamowite, mamy grupę niesamowitą i wszyscy się nawzajem wspieramy. Ja to bardzo mocno czuję, no bo ja oprócz tego, że już prawie nie mam gdzie wykonywać tego zawodu mojego ukochanego poza YouTubem, to też nie czuję się bezpiecznie i wy mi dajecie to poczucie bezpieczeństwa. Przypominam, że każdy, kto zostanie moim patronem czy wspierającym na YouTubie, zostanie przyjęty na swoją prośbę, jeśli takowy wniosek zgłosi, do grupy na Facebooku zamkniętej Eliza Michalik Patroni i tam raz na jakiś czas robimy sobie live'y, webinary i widzimy się na żywo. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia za kilka dni.